Witam bardzo serdecznie w kolejnych testach. Dzisiaj takie oto urządzonko, kupione na znanym portalu aukcyjnym z bardzo dalekiego kraju, występujący pod taką nazwą produkt. Widziałem go również w kraju, oczywiście pod inną nazwą, ale łudząco podobne. Nie wiem, czy to samo, dlatego pokazuję nazwę. Cena powalająca była 7 zł. Także oczekiwania są przeogromne. Występuje w różnych kolorach. Ja mam w trzech. Dlatego sprawdzimy sobie trzy różne. No może sporo. Dlatego zabieramy się do testów. Pudełko jak pudełko. Tutaj specjalnie nic wielkiego nie ma. O, ten jest akurat żółty. W zestawie mamy kabel USB-A i micro USB. To tym się zajmę później. No dobra, widać sporo guzików. Co, który, do czego, to oczywiście instrukcja jak najbardziej o tym nie mówi, bo jej nie widzę. No pierwsze wrażenie jest takie, że produkt jest raczej z tych delikatnych. Plastik cieniutki. Nawet bym powiedział bardzo. Bateria. Możliwość ładowania. Nie wiem, czy to będzie widać, ale naprawdę cieniutki. To jest jakiś kartonik. No dobra, szereg wejść, USB-A, coś do nagrywania, zapewne jack mały, AUX, przewód w zestawie, no i karta micro USB, micro SD, przepraszam. No tu sporo tego jest, przycisk do włączania, mikrofonowe pogłośnienie, ściszenie. Tu jest chyba podkładu, tak? Jakieś mieszanie, czyli nie wiem, zobaczymy. No sporo tego, no ale dobra. Włączamy. Trzeba troszkę dłużej przytrzymać. No i elegancko. Próba będzie za chwilę. Raz, raz, raz. Działa pogłos jakiś taki dziwny, no ale dobra. Raz, regulacja głośności działa. Raz, raz, raz. No może coś z tego być. Ale tak jak mówię, lepiej nie rzucać tego. O, mikrofonik elegancko. Cieniutkie te kabelki, ale cudów się nie spodziewamy. Mikrofon jest. Jakaś gąbeczka. No lepiej nie rozkręcać, nie rozbierać. No bardzo delikatne to jest, także trzeba uważać. No ale dobra, sprawdźmy. The Bluetooth device is connecting successfully. Trzeba troszkę dłużej przytrzymać i to działa. Uwaga. Raz, raz, raz. No, pogłos jest, czy jego się reguluje jakoś. Raz, raz. A, reguluje, o tym. Tym się pewnie pogłasza. Raz, raz, raz. No te dwa już działają. Tu pewnie mamy jakiś podkład, mamy możliwość miksowania. No dobra, zobaczymy jak to działa. Tu już mam urządzenie sparowane, występuje pod taką oto nazwą. Działa bardzo to szybko, sprawnie.
No i mam taki dyżurny zestaw muzyki. Zaraz zobaczymy, jak to działa. No i dobra, próba mikrofonu. Uwaga. Jeden, jeden, jeden. Raz, raz. O dziwo, mikrofon jakiś bas ma, ku mojemu zdziwieniu. Nawet to fajnie brzmi. No powiem tak, nie będziemy tu rozkminiać więcej tych guzików, bo myślę, że nie dotrwa do tego etapu, ale jeżeli chodzi o komunikację z telefonem i jakaś tam zabawa, to bardzo fajnie. Tak jak mówię, nie jest to produkt super trwały, ale na ten jakiś krótki czas, a jaki to będzie czas, to się okaże. Myślę, że dostarczy mnóstwo fajnej zabawy, także do zobaczenia w kolejnym odcinku.